Witajcie serdecznie. Na początku serdeczne podziękowania dla Tomasza Mroczkowskiego, który wyprodukował tą lampę i podarował mi ją całkowicie za darmo. Podziękowania też dla Szymona, czyli Tramala z kanału Tramadol i Hydrochlor, za reakcję po padnięciu mojego oświetlenia na 200 litrach. Na początek szybkie przypomnienie. Akwarium 200 litrów, oświetlenie 2x30 W i całkowicie pokiereszowana pokrywa z wypalonym praktycznie korytkiem na elektrykę. Woda, wilgoć i poszło. Oświetlenie padło. Na szybko. Akcja reanimacyjna. Postawiłem na akwarium belkę 2x39 W, ale ta belka nie nadawała się do sensownego użytku, bo była fizycznie za krótka na ten zbiornik. Dzięki widzom kanału udało mi się zgromadzić elektrykę do zestawu 2x39 W. Złożyłem to do kupy, pokleiłem taśmami wszelakimi i pokrywa wróciła na miejsce. W tym czasie w rozmowie z Tramalem padła propozycja załatwienia nowej belki LED na ten konkretny zbiornik. Szczerze powiem, że nie stać mnie na takie ekstrawagancje. Okazało się jednak, że za belkę nie zapłacę ani złotówki. Nie wiem, jak to wszystko Tramal pozałatwiał, ale jak Macierewicz odejdzie, to go zaproponuję na szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Wygląd ma, a załatwienie dla niego broni termojądrowej to, jak mniemam, pikuś. Wracając do tematu, skontaktował się ze mną pan Tomasz Mroczkowski, wypytał, pobrał wymiary i po kilku tygodniach dostałem belkę, nie płacąc nawet za przesyłkę. Nie będę tu nikogo ściemniał, że znam się na oświetleniu LED-owym. Nie znam się, więc podaję za producentem. Belka ma 60 W na jednym driverze. Diody, jakie są, każdy widzi. Belka idealnie przypasowała na zbiornik. Wykonana została z profili aluminiowych. Jest lekka, estetyczna i dobrze wykonana. Moje wrażenia. Na początku myślałem, że jestem na dyskotece, bo deszczownia, falując wodę, powodowała migotanie światła prawie w całym zbiorniku. Było to, powiem szczerze, dość wkurzające, taki stroboskop non-stop, ale po prostu oczy musiały się do tego przyzwyczaić. Na następny dzień, po zainstalowaniu belki, migotanie nie było już uciążliwe, a stało się nawet dość atrakcyjne i nietypowe dla akwarium. Na pewno oświetlenie z belki sięga znacznie głębiej niż światło świetlówek. Jest też na pewno bardziej skoncentrowane. W każdym razie zrobiło się znacznie jaśniej, pomimo tego, że w teorii zamieniłem 78 W ze świetlówek na 60 W z LEDów. Myślę, bo nie wiem, że przelicznik watowy przy LEDach nie za bardzo działa. Chciałbym pokazać cudowne działanie belki LED, ale sorry, nie jestem w stanie. A dlaczego? Już tłumaczę. Akwarium z brzankami, czyli to właśnie 200 litrów, było przeznaczone pod kryptokoryny. 60 W z dawnej pokrywy było całkowicie wystarczające. Po jej popsuciu się rośliny zaliczyły 78 W z belki. Tak miały jakieś 2 tygodnie. Po naprawie pokrywy światła nadal było 78 W, ale już w trochę innych miejscach, na innej wysokości i z innych świetlówek. No i akwarium oszalało od tych ciągłych zmian światła. Wywaliło mi w zasadzie wszystko, co glony mogły wymyślić. No, może oprócz sinic. Na to wszystko postawiłem teraz nową belkę LED, więc obrazki, które widzicie, nie są zachęcające. Ale mówię wyraźnie, glony, szczególnie okrzemki pokrywające liście, pojawiły się wcześniej, jeszcze przed założeniem LEDów. LEDy nie są tu nic winne. Oczywiście kolejna zmiana oświetlenia na pewno nie pomogła zbiornikowi dojść do stabilizacji i proces ten jeszcze sporo potrwa. W cudzysłowie, jedyną winą belki jest położenie liści małych kryptokoryn Venti. Dostały tyle światła, że po prostu położyły się na dnie. Teraz pod LEDami muszę zacząć wyprowadzać wszystko na prostą. Nie jest to może bardzo skomplikowane, ale trochę musi potrwać, ponieważ mówię szczerze, że nie widziałem wcześniej na żywo oświetlenia LED na zbiorniku, a tylko na zdjęciach i filmach. Mogę powiedzieć jedno, LEDy jak są dobrze zrobione, wyglądają i świecą bardzo efektownie. Co do ich wpływu na rośliny, wypowiem się po jakimś czasie, kiedy zbiorę trochę doświadczenia i obserwacji. Na razie idę niszczyć glony powstałe na skutek gwałtownych i zbyt częstych zmian oświetlenia. To arigato za uwagę i sayonara.